Zacznijmy od najważniejszego. Obraz zatytułowany Martwe Zło może nie być najlepszym planem na randkowy wypad do kina, ale z pewnością może ubiegać się o tytuł najlepszego horroru roku. I czy rzeczywiście na niego zasługuje? I czy w ogóle zasługuje na swój tytuł? Biorąc pod uwagę oryginalne filmy z serii Evil Dead autorstwa Sama Raimiego, będę oceniał z perspektywy fana zupełnie bez spoilerów. Zapraszam. All you can do is run. And all I could think about was how much I wanted to cut you all open. Przyznaję, ja nie byłem pozytywnie nastawiony do tego filmu, bo kocham Evil Dead, Evil Dead 2 i Army of Darkness, czyli filmy stworzone przez Sama Raimiego. Kocham je za camp, za wystylizowaną obrzydliwość i kocham je za Asha Williamsa, czyli Bruce'a Campbella. Jego wujkowaty humor, shotguna w jednej ręce i piłę mechaniczną w drugiej. Dla mnie nie ma Martwego Zła bez Asha Williamsa i bez Bruce'a Campbella. Dlatego nie podobał mi się remake Evil Dead z 2013 roku autorstwa Freda Alvareza. Traktował się zbyt poważnie. Niby wszystko było tam, co powinno być, ale kompletnie ze mną nie kliknął ten film. Za to absolutnie kocham trzysezonowy serial Ash vs. Evil Dead, dostępny na Netflixie, który jest esencją tego, co kocham w tej serii. I kiedy dowiedziałem się o Evil Dead Rise i kolejnym podejściu do tematu, ale bez postaci Asha Williamsa, bez aktora Bruce'a Campbella, to myślałem o tej produkcji bardzo chłodno. Wtem pojawiły się pierwsze recenzje krytyków, które okazały się niezwykle entuzjastyczne i zachęciły mnie do pójścia do kina. I ostatnio o tym mówiłem, dlaczego liczę się z opiniami profesjonalnych krytyków i recenzentów. I ten materiał możecie obejrzeć pod linkiem w opisie pod filmem. Więc kluczowe pytanie. Czy Martwe Zło Odrodzenie zasługuje na to, aby posługiwać się marką Evil Dead? Odpowiedź brzmi tak, bo ten film mi pokazał, że chociaż uważałem, że nie ma Evil Dead bez Asha Williamsa, bez Bruce'a Campbella, to może być, jeśli spełnione jest te 5 warunków. Po pierwsze, jest Necronomicon, czyli Księga Umarłych bądź jakiś jej odpowiednik zrobiony z ludzkiej skóry i zębów. Po drugie, jest tytułowe Martwe Zło, czyli Deadite. W tym świecie demon, który epatuje nieopisaną brutalnością, obrzydlistwem i gore z jednej strony, a z drugiej rzuca żarty tak suche, że nie polecam wybierać się do kina bez 5-litrowego baniaka wody. Po trzecie jest strzelba. Po czwarte jest piła łańcuchowa. I po piąte jest chatka w lesie, do której prowadzi nas opętana, pędząca kamera. I z wielką radością mogę powiedzieć, że wszystkie te 5 warunków ten film spełnia. Sam prolog uspokaja każdego fana Evil Dead. W ciągu kilku pierwszych minut mamy chatkę, mamy las, mamy nastolatków i mamy rzeźnię, która nie bierze jeńców. A samo odkrycie tytułu filmu jest jednym z najbardziej cool i wstrząsających, jakie widziałem w kinie. Po pierwszych minutach jest tak dobrze, że trzymałem kciuki, że może część osób wyjdzie z sali zniesmaczona, a zaznaczę, że tuż za mną siedziała para dwójki miłych ludzi 50+, małżeństwa. Ja byłem absolutnie przekonany, że oni weszli na zły seans. I zostańcie do końca tego materiału, żeby wiedzieć, co się stało z nimi, ale wracając do Evil Dead. Po wstępie trafiamy na główne tory fabularne. Rockowa Beth, niezapowiedziana, odwiedza swoją siostrę Ellie, która została niedawno porzucona przez męża i wychowuje samotnie trójkę dzieci. Bridget, Daniego i przeuroczą Cassie, która ma ciągoty w stronę makabry, bo już na początku filmu widzimy, że stworzyła sobie niewidzialną przyjaciółkę, a mianowicie urwała głowę lalce i nadziała ją na patyk. Przeurocza. Lily wraz z dziećmi mają opuścić rozpadającą się kamienicę, ale dochodzi do trzęsienia ziemi, a w starym skarbcu pod budynkiem znajduje się pewien artefakt, stworzony z ludzkiej skóry, pełen słów, których nie powinien wymawiać żaden człowiek. I to, co się dzieje dalej, to jest jazda bez trzymanki. Są wspaniałe odniesienia nie tylko do oryginalnego Evil Dead i Armii Ciemności, ale są też odniesienia do klasyki horrorów, jak Shining, Lśnienie Kubricka, jak Poltergeist. Film jest bardzo sprawnie zrealizowany przez scenarzysta i reżysera w jednej osobie, Lee Cronina. Są sekwencje do zapamiętania na długo, jak wspomniana już wcześniej przeze mnie scena odkrycia tytułu filmu, czy sceny zrobione w taki sposób, że obserwujemy akcję przez
Judasza. Przez Judasza, czyli przez wizjer umieszczony w drzwiach, co daje efekt rybiego oka, czyli tego zagięcia perspektywy, i do tego mamy bardzo ograniczony kadr. Nie wiemy do końca, co się dzieje poza tym kadrem, co fantastycznie buduje grozę. I są tak zwane jumpscares i wiecie co? Działają. Naprawdę działają na widok. To jest tak rzadkie w kinie grozy, bo najczęściej są one zbyt przywiązane do pewnych konwenansów gatunkowych. I jednym z nich jest anonsowanie, wyraźne anonsowanie tego, że zbliża się jumpscare i że widz powinien być przygotowany, i robią to filmy często tak nieumiejętnie, że ma się wrażenie, jakby stał obok nas gość, który robi tu-tu-tu, nadchodzi jumpscare. Tutaj widać, że film zrobił artysta, który kocha horrory, który ma pomysł na to, jak realizować horrory po swojemu, i wychodzi mu to fantastycznie, i to czuć w każdej scenie. I aktorsko w szczególności błyszczą Alyssa Sutherland i Lily Sullivan. It was the perfect day, and all I could think about was how much I wanted to cut you all open and climb inside your body so that we could stay one happy family. Ta pierwsza gra matkę Lily, i możecie ją kojarzyć z serialu Wikingowie, daje wielki popis tego, czym jest dobre zrozumienie Deadites z Evil Dead i w jaki sposób ich odgrywać, balansując na granicy suchej śmieszności i absolutnego przerażenia w sposób, w jaki się poruszają i co najczęściej robią ze swoimi ofiarami. I chociaż ten film to raczej bezmyślna, klasyczna, horrorowa radocha, która nie aspiruje intelektualnie do ponadgatunkowych podtekstów w rodzaju obrazów Roberta Eggersa jak Lighthouse czy Witch, albo Ariego Astera, Midsommar, czy właśnie wchodzący do kin, bo się boi, to Evil Dead Rise ma pewien motyw przewodni, jakim jest macierzyństwo. I ma też pewną myśl przewodnią, z którą trudno się nie zgodzić, że macierzyństwo nie jest łatwe, a samotne macierzyństwo w szczególności. I zostaje to opowiedziane nam bardzo dużą ilością flaków i krwi. Czy coś mi się w tym filmie nie podobało? No cóż, trochę tonalne rozchwianie. No bo z jednej strony brakuje takiej postaci jak Ash Williams, jego absolutnie głupkowatym, wujkowatym humorem, charyzmą, którą nadrabia braki w inteligencji, i przeuroczymi, przegłupimi tekstami i decyzjami, które najczęściej rezultują sukcesem. Dzięki jego szczęściu, w to też władował dużo punktów. Jak nie ma takiej postaci, to wszystkie te bezbeckie żarty, które rzucają Deadites, czyli te demony, mogą sprawić, że nowy widz, który nie zna serii Evil Dead, nie do końca wie, jak ma się zachować. Nie wie, czy ma się skręcać ze strachu i z obrzydzenia, czy ma się skręcać ze śmiechu. I Bruce Campbell jako Ash Williams z tą swoją naprawdę nieodpartą charyzmą zawsze jakoś znajdował sposób, żeby puścić oko do widza. Że widz wiedział, jak zareagować na pewne rzeczy, z drugiej strony prezentowane przez to, co złe. Tutaj nie ma tej równowagi i bohaterowie traktują wszystko bardzo na serio, ale to martwe zło nie. Dlatego pojawia się pewien dysonans. I to jest chyba mój jedyny taki poważniejszy zarzut do tego filmu. No ale czy to jest horror roku? Moim zdaniem. No, nie widziałem jeszcze wszystkich, żeby się ostatecznie na ten temat wypowiedzieć, ale i tak odpowiem nieco bez schematu. Otóż ostatnie kilka lat dało nam szereg horrorów wybitnych, które łamią te wspomniane już przeze mnie horrorowe konwenanse i gatunkowe normy, które mają bardzo oryginalny koncept i świetną realizację. Perfekcyjnie wystylizowane obrazy X i Pearl autorstwa Taya Westa, ze szczególnym naciskiem właśnie na Pearl i rolę Mii Goth. Bardzo przewrotny Barbarian od Zacka Kregera i wybitnie przewrotny Fresh, debiut reżyserki Mimi Cave, który powinien obejrzeć każdy fan horroru, a który obejrzało niewystarczająco dużo osób. Także filmy Jordana Peele'a jak Us, Get Out i Nope, czy wspomniane już filmy Ariego Astara jak Midsommar czy Hereditary, najcięższy horror, jaki w życiu oglądałem, oraz Roberta Eggersa, Lighthouse i Witch. Więc obrodziło nam świetnymi tytułami w ostatnim czasie. Jak na ich tle wypada Evil Dead Rise? No mniej więcej tak jak filmy pokroju Black Phone, Smile czy Annabelle. To są filmy uwiązane gatunkowymi regułami, sprowadzające się do bardzo klasycznej horrorowej rozrywki. I w tym przypadku Evil Dead Rise jest dokładnie takim horrorem uwiązanym
regułami gatunkowymi i sprowadzającym się do klasycznej horrorowej rozrywki, ale z dużą ilością bardzo ostrych przypraw, które sprawiają, że to jest hardkorowy horror, który nie musi być dla każdego, ale dla tych, którzy lubią ostre potrawy, będzie przepyszny. Ja osobiście oczekuję trochę bardziej śmiałych eksperymentów z tym gatunkiem, łamania tych wspomnianych reguł i konwenansów, więc zamierzam wybrać się do kina na Bo się boi Ari Astara i może się okazać, że ten film jest lepszy. Ale to wciąż najlepsza rzecz w świecie Evil Dead, jaką możecie dostać, i mówię to jako fan, obok fenomenalnego serialu Ash vs. Evil Dead, który naprawdę polecam wszystkim. Obiecałem też dokończenie historii o dwójcy starszych państwa, którzy siedzieli za mną i postanowili wybrać się na film Martwe Zło. Otóż ku mojemu zaskoczeniu wysiedzieli do końca. Nie wyszli. Nawet w sytuacji, w której oglądali osoby, które są oskalpowane na ekranie, czy kiedy ktoś wyżera komuś oko, wypluwa je i to oko wpada komuś do gardła i w ten sposób umiera ta druga osoba. Dziadkowie siedzieli spokojnie i propsuje to bardzo. A ja zachęcam was do propsowania tego odcinka, do śledzenia Bez Schematu, subskrybowania, najlepiej dodania sobie Bez Schematu do zakładek ulubionej, sprawdzania tu raz na tydzień i sprawdźcie też inne polecane przeze mnie filmy.